Wydawnictwo Mando i Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie przedstawiają. Słuchowisko oparte na książce profesora Jerzego Betulaniego, Marii Mazurek i Marcina Wierzchowskiego. Sen Alicji, czyli jak działa mózg. Alicja śpi. Nic dziwnego, to była pracowita niedziela. Włożyła mnóstwo sił. Naprawdę mnóstwo! W skakanie przez kałuże, szukanie żab, zbieranie śliwek z drzewa i niestety w odrabianie zadania z matematyki. Na sam koniec dnia poczytała jeszcze na dobranoc Adasiowi. Adaś, to mój młodszy brat. Cześć, jeszcze Adaś. Bajki. Bardzo dawno temu, w bardzo odległej krainie, żyła... Bo słyszała, że czytanie na głos małym dzieciom pomaga im rozwijać mózg. A potem sama zasnęła jak dziecko. Czyli od razu i snem głębokim. Gdy śpimy, odpoczywając po całym dniu, nasze narządy, czyli to wszystko, co mamy w środku ciała, pracują dalej, jak w wielkiej fabryce. Niektóre, owszem, nieco zwalniają, inne pracują w trochę innym trybie, ale prawda jest taka, że gdy my śnimy o niebieskich migdałach albo o czymkolwiek innym, w naszej prywatnej, wewnętrznej fabryce nie ma miejsca na lenistwo. A jeśli mowa o snach, narządy Alicji prowadzą właśnie żarliwą dyskusję, który z nich jest najważniejszy. Kłótnie wywołało serce, zawsze aroganckie i przekonane o tym, że jest najważniejsze. Ja jestem najważniejsze. Tę nieskromność trzeba mu wybaczyć. Przez wiele, wiele stuleci ludzie uważali, że to w sercu mieszkają uczucia, takie jak miłość. I że to dzięki niemu jesteśmy, jacy jesteśmy. Koniec z twoją dominacją! Krzyknęły do serca jelita. Może i kiedyś wierzono, że jest w tobie coś magicznego, ale nie z nami takie numery. Wiemy przecież, że jesteś tylko jednym z wielu mięśni. Serce poczuło się urażone. Może jestem tylko jednym z wielu mięśni, ale za to tym najważniejszym, który pompuje krew. Ja nie mogę pozwolić sobie ani na kilka sekund przerwy. Ciągle tylko się kurczę i rozkurczam, tak żeby przeze mnie i przez całe ciało Alicji przepływała cały czas krew. A przecież to krew, którą wprowadzam w ruch, odżywia ciało. Wszystkie narządy i poszczególne komórki, rozprowadzając tlen, witaminy, cukier, tłuszcze i różne inne substancje niezbędne do życia oraz hormony. Jak więc jelita śmiecie mnie obrażać? Co wnosicie do tej fabryki oprócz tworzenia, z przeproszeniem, śmierdzącej kupy? Bez nas krew, którą tak się chwalisz, byłaby bezwartościowa, bo nie miałaby tych wszystkich składników odżywczych. Żachnęły się jelita. To do nas trafia wszystko, co zje Alicja. To my wybieramy ze strawionego pokarmu to, co jest potrzebne i posyłamy do krwi. A dopiero z niepotrzebnych resztek tworzymy kupę. Wtedy do rozmowy wtrąciły się płuca. Hola, hola! To my w takim razie jesteśmy jeszcze ważniejsze. Bo od czego szybciej się umiera? Z braku powietrza czy pokarmu? Wiadomo, że prędzej człowiek się udusi, niż zagłodzi. A to my dostarczamy do krwi tlen. Skoro zatem jelita są ważniejsze niż serce, a my ważniejsze niż jelita, to my jesteśmy najważniejsze w ogóle. Z tym znowu nie zgodziła się wątroba, która stwierdziła, że to przecież ona zamienia jedzenie i tlen w energię, dzięki której Alicja funkcjonuje. A oprócz tego, moi drodzy, spełniam w ciele jeszcze bardzo wiele ważnych funkcji. Jestem spiżarnią, w której gromadzę cukier i zapas witamin oraz odtruwaczem całego ciała. Neutralizuję, czyli unieszkodliwiam substancje toksyczne, leki, alkohol. Oprócz tego tworzę żółć, bez której ciało nie poradziłoby sobie z trawieniem tłustego jedzenia. Do dyskusji włączyły się również obie nerki. Krew się przecież brudzi. Bez nas szybko przestałaby się do czegokolwiek nadawać. Mięśnie. Serce jest jednym z nas.
Ale pozostałe mięśnie są równie ważne. Dzięki nam Alicja może się ruszać, jeść i sikać. No. Szkielet. Bez nas, czyli wszystkich kości, mięśnie byłyby tylko kupą mięsa i tyle. No kurczę, racja. No. Zresztą tylko my jesteśmy właściwie nieśmiertelne. Wiele lat po śmierci człowieka jego kości wciąż mogą być w dobrym stanie. Kości twierdzą, że są nieśmiertelne. Jedynymi organami, które zapewniają prawdziwą nieśmiertelność, jesteśmy my. Żachnęły się jajniki. Produkujemy komórki jajowe, które w przyszłości, jeśli Alicja zechce mieć dzieci, połączą się z plemnikiem jej chłopaka. I z tego połączenia powstanie nowy człowiek. To my sprawiamy, że ludzie mogą mieć dzieci, że ich dzieci też mogą mieć dzieci, a dzieci ich dzieci, swoje dzieci. To my umożliwiamy przekazywanie genów następnym pokoleniom. W tym całym bałaganie, wzajemnym przekrzykiwaniu się i złośliwościach, nagle zabrzmiała zdecydowana komenda. Cisza! To odezwał się mózg. Niepozorny, szarobury, pofałdowany organ, ważący trochę ponad kilogram. Uspokójcie się. Wszyscy macie rację. Bez żadnego z was nie da się żyć. Wszyscy jesteście równie ważni. Ale ktoś, moi drodzy, musi tą bandą pokierować. Klasa złożona nawet z samych genialnych dzieci bez nauczyciela niczego się nie nauczy. No tak. A samolot, nawet najlepszy i nawet z najważniejszymi ludźmi na pokładzie, sam nie poleci. Potrzebny jest pilot. To ja, moje drogie narządy, jestem tym nauczycielem i pilotem. Przemowa wygłoszona przez mózg zaintrygowała Alicję, która nagle pojawiła się w środku tego całego rozgardiaszu. Czyli to ty rządzisz nimi wszystkimi? Czy to znaczy, że rządzisz również mną? W pewnym sensie tak, moja droga. Bo to ja jestem odpowiedzialny za to, byś przeżyła każdy dzień oraz za to, żeby część ciebie przeżyła w twoich przyszłych dzieciach i ich dzieciach, jeśli zdecydujesz się zostać mamą. Aha. A gdy będziesz już bardzo stara, kiedy nie dam rady cię już odratować, będziemy musieli umrzeć razem. Nigdy nas nie rozdzielą. To ja odpowiadam za to, że czujesz, myślisz, mówisz, widzisz, za to, że potrafisz podejmować decyzje i za to, jaka jesteś. Jestem jak komitet ekspertów, jak sztab generalny, jak rząd państwowy lub dwór królewski. A do tego mam do dyspozycji całą armię. Jaką armię? O czym ty, mózgu, mówisz? O armii w twojej głowie, moja droga. Zarządzam w twoim mózgu prawie 100 000 000 000 żołnierzy, których nazywam neuronami. My tu przekazujemy informacje! I tworzymy całą sieć! Pomagają im różne substancje chemiczne, na które fachowo mówi się neuroprzekaźniki. Neuroprzekaźniki. Jest ich bardzo wiele i noszą obco brzmiące nazwy. Dopamina, serotonina, histamina, endorfina, oksytocyna. Pełnią różne funkcje. Na przykład, kiedy czujesz się szczęśliwa, to znaczy, że właśnie uwalniają się endorfiny. Jupi! Ale fajnie! Oksytocyna krąży po twoim ciele, gdy czujesz się rozluźniona. Nic mi się nie chce. Idę spać. Dzięki serotoninie jesteś spokojna i zrównoważona. Tego neuroprzekaźnika mają mało ludzie znerwicowani i starsi. To nic ważnego. Pewnie. Luzik, kolego. Dziadek twojej koleżanki z ławki jest złośliwy i impulsywny właśnie dlatego, że ma jej zbyt mało. Tak. Guzik, prawda?
Kiedy mózg opowiadał, Alicja wciąż nie mogła otrząsnąć się z szoku, że ma w swoim mózgu prawie 100 miliardów, to znaczy 100 tysięcy milionów neuronów. To ponad 22 razy więcej niż Ziemia ma lat. Wow! Ile tego jest? Prawdę powiedziawszy, jest ich za dużo. Jak to? Pracujący ludzie otrzymują wypłatę, czyli pieniądze. Mhm. W twoim ciele zapłatą za pracę jest energia. Nie stać mnie na energię dla wszystkich neuronów. Cóż, po prostu nie mam zasiłków dla bezrobotnych. Tak więc neurony walczą w mózgu dziecka, szukając pracy. Jeśli ją znajdą, mają zapewnione jedzenie i opiekę. Jeśli nie, giną. Dlaczego ja? A sorry, kolego, no bo nie ma miejsca dla leni. Ty, Alicjo, jak każde dziecko zaczynające szkołę, masz teraz więcej neuronów niż przedszkolaki. Ale też więcej niż licealiści. Naprawdę? Mniej więcej co trzeci neuron nie dożyje czasu, kiedy pójdziesz do liceum. To zjawisko nazywa się darwinizmem neuronalnym. Darwinizm neuronalny. Zginą te neurony, które mało pracują. W zależności od tego, co właśnie robisz, czy rysujesz, czy czytasz, czy skaczesz po drzewach, różne neurony biorą się do roboty. Narysuję mózg! Z tymi kredkami to jest dobry przykład. Każde małe dziecko ma dużo neuronów odpowiedzialnych za rysowanie. Większość też lubi rysować i kolorować obrazki. Yes. Ale potem dzieci często odstawiają kredki na bok, bo wolą gry komputerowe. No tak. Neurony od rysowania przestają pracować i wymierają. Jeśli jednak dziecko woli rysować i robi to nadal, wtedy neurony rysowania dalej pracują i jest duża szansa, że z takiego dziecka wyrośnie artysta, malarz albo rzeźbiarz. A tym dzieciom, które zajmują się grami komputerowymi, zostaną neurony wyspecjalizowane właśnie w tym. Tak więc, Alicjo, to bardzo ważne, czym interesujesz się jako dziecko. Jak spędzasz wolny czas i czego uczą cię w szkole? Pierwsze lata edukacji wpływają na to, jak w przyszłości będzie działał twój mózg i w czym będziesz dobra.